Witam Państwa serdecznie. Polityczna kawa. Mamy dzisiaj wyjątkową sytuację, ponieważ w związku z forum samorządowym, które trwa w miejscu realizacji politycznej kawy, odrobimy lekcję pod tytułem co Pani Profesor tutaj porabia, co Pani Marszałek tutaj porabia, a później ja zapytam o to, co najbardziej mi chodzi po głowie w minionym tygodniu. Już chyba wiecie, temat jest upłajny, jest na czołówkach wszystkich gazet. Oczywiście pedofilia szaleje nad biedną Polską. Ale najpierw odróbmy lekcję. Pani profesor Alicja Chybicka jest gościem forum samorządowego z powodu takiego, że zajmuje się szeroko pojętą problematyką dziecięcą. To nas bardzo cieszy, ponieważ łączy się to z następnym tematem, ale na początku, dziękując Pani za przyjęcie zaproszenia do audycji, proszę powiedzieć, z jaką tezą Pani przybyła tutaj nad wybrzeże Bałtyku? Przyjechałam do Kołobrzegu z następującą tezą, że leczenie sanatoryjne i uzdrowiskowe jest bardzo ważną, integracyjną częścią lecznictwa i otwartego, i zamkniętego w Polsce. Jest to za dużo powiedziane, powinno być, bo nie jest. Mamy w tej chwili znacznie zredukowaną liczbę miejsc sanatoryjnych dla dzieci, a mimo tego obłożenie tych miejsc jest mniej więcej w 50%. Co to znaczy? To znaczy, że polscy rodzice nie wiedzą, że mogą dziecko doleczyć sanatoryjnie po wszelkich chorobach. Gdyby to wiedzieli, być może domagaliby się u swoich lekarzy tego skierowania. Po drugie, ja jestem lekarzem starym, pracuję 38 lat w onkohematologii dziecięcej, ale jak chcę skierować dziecko do leczenia na przykład z powodu skrzywienia kręgosłupa czy innych wad postawy, to już nie bardzo wiem, które z polskich uzdrowisk oferuje pełną rehabilitację w tym zakresie i jest najlepsze. Skąd ja mam z Dolnego Śląska, bo jestem wrocławianką, wysłać takie dziecko? I myślę, że wszyscy moi koledzy pediatrzy, a mam zaszczyt być prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, więc spokojnie mogę mówić to w ich imieniu, chcieliby mieć taki rozkład jazdy, gdzie jaki uzdrowiskowy szpital sanatoryjny oferuje jakie usługi, w jakich warunkach. Po prostu musiałoby to być napisane od A do Z, gdzie należy te dzieci kierować i na pewno tych skierowań byłoby więcej. Myślę, że to samo odczuwają lekarze rodzinni, którym też brakuje takiego jasnego rozkładu jazdy, jak to robić. Kolejna rzecz, tu już raczej bym wystąpiła jako polityk i przewodnicząca parlamentarnego zespołu do spraw dzieci. Lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci jest mocno niedoinwestowane, niedofinansowane. Generalnie z przykrością muszę to stwierdzić, że jeszcze 3 lata temu o dzieciach bardzo niewiele się mówiło. To teraz, w tych ostatnich 3 latach, one znalazły się na ustach wielu znaczących polityków. Bardzo się cieszę, że tym zajął się i zajmuje się bardzo czule polski rząd, bo w końcu dzieci są przyszłością narodu i od tego, jak będzie wyglądało ich zdrowie, ich edukacja, będzie wyglądała przyszłość Polski. Dzieci rodzi się coraz mniej. Życie każdego dziecka i jego zdrowie jest bezcenne i po prostu musimy hołubić te dzieci. I nawet w tak ciężkim kryzysie, jaki trawi teraz świat, Europę i Polskę, może w troszkę mniejszym stopniu, ale też nie wolno oszczędzać na dzieciach. To powinna być ostatnia rzecz, na której każde państwo powinno oszczędzać pieniądze. Mamy tutaj taki skład, który wydaje się dosyć kompetentny. Przede wszystkim pani marszałek zajmuje się sprawami zdrowia w województwie zachodniopomorskim, a wcześniej pracowała jako pedagog w ośrodku i dyrektor w ośrodku specjalnym Okruszek. Bogdan Błaszczyk, poseł 4. kadencji, z kolei był prezydentem miasta i odkąd pamiętam, temat likwidacji słoneczka nie schodził z ust, więc myślę, że tutaj państwo przerzucicie się jakimiś w miarę niosącymi nadzieję uwagami. Pani Aniu, jak to wygląda? Tak, jesteśmy organem prowadzącym dla specjalnej szkoły Słoneczko od wielu lat, a właścicielem uzdrowiska Kołobrzeg od kilku miesięcy. I dlatego też warte jest podkreślenia, że dla nas jest to, moim zdaniem, jest to wielkie wyróżnienie, że właśnie w Kołobrzegu funkcjonuje od wielu już lat szpital uzdrowiskowy Słoneczko. Jest to jedyny w pasie nadmorskim szpital uzdrowiskowy.
Oczywiście znane są nam problemy wynikające ze starej infrastruktury wymagających wielkich nakładów finansowych, ale od czasu, kiedy zostaliśmy właścicielem właśnie uzdrowiska Kołobrzeg, podjęliśmy szereg działań, zastanawialiśmy się bardzo mocno, jakie warunki powinny być spełnione, aby ten szpital funkcjonował? Pani Anno, jakby Pani się nie pogniewała, bo Pani Profesor znalazła dla nas chwilę czasu, ale nie za długo, więc może konkluzja konkretna. Czy wyjedziecie stąd z Kołobrzegu, rozstaniecie się z jakimiś konkretnymi ustaleniami, czy Wy podejmujecie jako samorząd województwa zobowiązania w tej chwili? My już podjęliśmy działania zmierzające do poprawy infrastruktury, bo to chciałam podkreślić, od czego zależna jest wysoka jakość zarówno usług edukacyjnych, jak i usług świadczonych na rzecz. Czy grozi nam likwidacja Słoneczka? Myślę, że nie grozi nam likwidacja szpitala i szkoły pod jednym warunkiem. Pod jednym warunkiem. To, co my mamy do zrobienia w tej kwestii, czyli poprawa infrastruktury, dbałość o wykwalifikowaną kadrę, my jesteśmy w stanie to zagwarantować, bo my planujemy podjąć szereg prac modernizacyjnych. Natomiast jest jedna rzecz, to co powiedziała Pani Profesor. Są jeszcze inne warunki do spełnienia, aby znowu reaktywować i aby doprowadzić do rozkwitu lecznictwa uzdrowiskowe dziecięce. Zwiększenie ilości skierowań. Więcej małych kuracjuszy, którzy będą jeździli, korzystali z usług medycznych świadczonych przez szpitale i sanatoria. Zawsze chcieli przyjeżdżać. To jest właśnie ten problem, że zawsze chcieli, ale to rodzi się pytanie, dlaczego nie przyjeżdżają? Dlaczego obłożenie jest w 80%? Po co Państwo, żeście się tutaj spotkali? Właśnie po to, aby promować ten rodzaj terapii, aby promować nasze uzdrowiska. Nie, to jest to, co Pani Profesor powiedziała. Ale my wiemy, że jest to ważne. Chyba jakieś konkretne zarządzenia. No jak będziemy się promować? Zarządzeniami nikt jeszcze niczego moim zdaniem nie zmienił. To jest dobrowolne Nie, promocja, oczywiście zebranie być może w jedno. Podjął się tego Rzecznik Praw Dziecka, dzisiaj podczas konferencji o tym poinformował, że na jego stronie będzie dostępny wykaz uzdrowisk dziecięcych. Jest ich 13 jakoś w tej chwili. Jakoś to nie trafia do mnie. Pani profesor, czy Pani rozumie ten skrót promocja? Bo dla mnie promocja to jest wykonanie czegoś dobrowolnie, to znaczy Państwo mi przedstawiacie coś i ja z tego korzystam albo nie. Tu natomiast, jak zrozumiałem, potrzebny jest system obligatoryjny, państwowy. Tak naprawdę nie można nikogo zmusić do tego, żeby pojechał do sanatorium. To jest jakby działanie dobrowolne. My nie możemy jako parlamentarzyści zapisać w ustawie obowiązku leczenia uzdrowiskowego po leczeniu szpitalnym, bo to jednak zależy w dużej mierze od woli rodzica. I tu jest potrzebna promocja. Promocja polegająca na tym, że szpitale uzdrowiskowe muszą pokazać ofertę, to znaczy co one oferują. Tu nie chodzi o ofertę takie jak towaru, ale muszą pokazać, jakie mają rehabilitacyjne, jaki mają sprzęt, jakie mają metody lecznicze, jakich mają specjalistów w tym zakresie, jakie warunki oferują dzieciom. I najważniejsze dla rodziców jest to, czy rodzic może być tam z dzieckiem, dlatego że bardzo niechętnie w dzisiejszych czasach rodzice puszczają dzieci same do sanatorium. Dobrze, to wycofuję się z tego ataku. Inaczej ale rozumiem. Bardzo dobrze, jest to, jeżeli my będziemy mówili coraz głośniej, coraz więcej i nawet jeśli będzie różnica w zdaniach, to pewnie gdzieś tam wśród rodziców ta świadomość, że jest jeszcze prócz leczenia szpitalnego, ambulatoryjnego, może być kontynuacja leczenia właśnie szpitalnego i uzdrowiskowego. Musimy puścić panią profesor. Dzieci, pani Aniu, będzie mocno zakorzeniona. Zaraz będziemy o tym rozmawiać z posłem Bogdanem Błaszczykiem. Zanim Pani nas opuści, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jeszcze krótka refleksja, jak z Warszawy widać tą awanturę pedofilską, która opanowała całą Polskę. To jest któryś tydzień, kiedy ja się budzę i po prostu czołówki i księża i wszyscy chcą mnie zgwałcić, po prostu boję się, że zwariuję. Jak Pani to widzi z parlamentu, jak to widać? Ja myślę, że chyba tego w mediach jest trochę za dużo. Problem jest bardzo poważny.
i niewątpliwie Kościół podejdzie, ja wierzę w to, podejdzie do tego tak, że sprawa zostanie uregulowana, to znaczy dla pedofilii nie będzie miejsca i nie ma miejsca w Kościele, jak również będą surowo ukarani i przez polskie prawo, i przez prawo kościelne. I to wystarczy. A to, że tak mocno jest to w tej chwili nagłaśniane, myślę, że trochę też spowoduje lęku u dzieci i może byłoby już tego dosyć. No właśnie, chciałem zapytać jako lekarza, no bo przecież to można traumy dostać. Ja wczoraj robiłem wywiad z 13-latkami, które grają w piłkę nożną i chciałem tak po bliżej mikrofonu tak objąć i w pewnej chwili ręce mi stanęły. Myślę, no dotknę dziecko, kurczę, różnie może być. Więc to jest właśnie smutne, że w ten sposób też wylewa się dobre odruchy serca, które nic złego nie niosą, a nie mają niczego wspólnego z pedofilią, bo sama pedofilia jest rzeczą niewątpliwie ohydną, naganną, karalną, nie tylko w Kościele, ale wszędzie. Bo w tej chwili zostało to tak jakby nagłośnione, jakby tak to zjawisko istniało tylko w Kościele. A ono istnieje nie tylko w Kościele, niestety. Najlepiej byłoby, gdyby w ogóle nie istniało. Ja myślę, że Kościół jako organizacja bardzo sprawna, świetnie i szybko sobie z pedofilami poradzi. Na koniec zupełnie. Powinien Kościół wziąć odpowiedzialność finansową, Pani zdaniem, za to, co za te pokrzywdzone dzieci? Powinien płacić odszkodowania, tak jak to jest na świecie w niektórych państwach? Nie mnie to jest oceniać. Myślę, że to hierarchowie kościelni są w stanie powiedzieć, czy Kościół jest w stanie... No, hierarchowie mówią, że nie, ale z punktu widzenia posła... To z punktu widzenia posła to trudno jest mówić. To nie ja kieruję finansami kościelnymi. To osoby, które tymi ale finansami... Zawsze jeśli dzieje się coś złego w jakimś środowisku, cień pada na całe środowisko. I niewątpliwie tego typu zadośćuczynienie byłoby pewnego rodzaju światłem, że jest dobro i zło, i że to zło jakby próbuje się wyrównać, ale być może nie ma tych środków. My tego nie wiemy, jakimi środkami Kościół dysponuje. Być może nie byłby w stanie tego zrobić. Takie zobowiązanie musiałoby być już potem realizowane. Niemniej jest to oceniać, naprawdę. Nie bardzo czuję się tu kompetentna. Dziękuję za obecność w audycji. Krótką, bo krótką, ale jednak dziękuję. Bardzo pięknie dziękuję i kłaniam się wszystkim słuchaczom. Pani profesor maszeruje na wywiad. Dziękujemy bardzo. I zostajemy w składzie Ania Mieczkowska, Anna Mieczkowska i Bogdan Błaszczyk. I dociągniemy tą audycję do końca. A teraz gospodarze mieli po prostu... jakby to określić, no zrobiliśmy tak, że goście mówili więcej, a teraz Państwo. Czyli może poproszę w nawiązaniu do słoneczka i do tych zakusów likwidacji, Bogdan Błaszczyk, który był prezydentem Kołobrzegu i już wtedy pamiętam spotykaliśmy się ze zjawiskiem pewnych zakusów na ten obiekt. Tak, ja myślę, że przyjmuję z całą otwartością deklarację Pani Ani jako właściciela i tego, który rozumie potrzeby, że byłaby i promocja, i oferta, gdyby zmienić stawkę za utrzymanie czy za skierowanie dziecka do takiego leczenia. Ja pamiętam, kiedy pracowałem w podkomisji sejmowej, kiedy przygotowaliśmy ustawę o uzdrowiskach, jakie boje toczyliśmy z Ministerstwem Zdrowia o zapis w ustawie, żeby na leczenie sanatoryjne przeznaczać 1% budżetu tego ministerstwa na leczenie. Stanęli murem, okoniem strasznym i takiego zapisu nie ma. Twierdzili, że oni będą decydować, ile corocznie będzie się przeznaczać na leczenie sanatoryjne. I u nas ten wskaźnik jest bardzo mały, on nie przekracza... Ale ten wskaźnik by załatwił sprawę, Pana zdaniem? Myślę, że tak, bo gdyby zwiększyć stawkę za skierowanie dziecka do leczenia sanatoryjnego, to myślę, że uzdrowisko byłoby stać i na
polepszenie warunków i na promocję, i na to, żeby chcieć zarabiać. Jeśli teraz motywacją dyrektora uzdrowiska jest, że ograniczyć czy wyciszyć to słoneczko, bo wtedy ja nie ponoszę więcej strat, no to mechanizm działa, działa w odwrotnym kierunku. To jest takie przełożenie? W tej chwili mamy taką sytuację, tak jak powiedział pan Bogdan Błaszczyk, że tak naprawdę to lecznictwo uzdrowiskowe, dziecięce przynosi straty i o tym wszyscy pewnie wiedzą, wszyscy o tym mówią. Stawka została rzeczywiście podniesiona o niewielką kwotę. W tej chwili osobodzień jest wyceniony na 90 zł. Jest to jedna z najwyższych stawek w Polsce. Najwyższa, można powiedzieć. Nie wszystkie uzdrowiska mają tak wysoką stawkę. Ale ona nadal nie pokrywa całości kosztów związanych z opieką nad tym dzieckiem. Koszty opieki nad dzieckiem, koszty leczenia dziecka w sanatorium, czy to w sanatorium uzdrowiskowym, czy w szpitalu uzdrowiskowym, będą zawsze wyższe. I nie pokryje tego w przypadku szkoły również subwencja oświatowa, bo szkoła utrzymuje się z subwencji oświatowej i tu jak gdyby problem jest rozstrzygnięty. Ale pozostaje opieka nad dzieckiem w dni wolne od nauki, opieka nocna. To wszystko powinno być moim zdaniem bardziej racjonalnie, bardziej rozsądnie skalkulowane. I to jest jeden powód, który jeśli nie ulegnie zmianie, jeśli ta niedoszacowana kwota nie zostanie podwyższona w najbliższym czasie, to jest to już tak naprawdę być albo nie być polskich uzdrowisk. Już dzisiaj wiemy, Buzko-Zdrój nie ma kontraktu z NFZ-em na ten rok. Na przestrzeni roku 2011-2012 zmniejszono ilość miejsc o 126. Ja nie chcę tu oceniać, czy to jest dużo, czy mało w obliczu 13 uzdrowisk, 13 miejsc, gdzie mogą dzieci pojechać na kurację. Moim zdaniem jest to dużo. W przeciągu jednego roku zniknęło tyle miejsc. Te miejsca, co nie jest tajemnicą, są zamieniane na miejsca dedykowane dla osób dorosłych, bo one są bardziej ekonomiczne, bo z dorosłym nie ma tyle problemów, nie jest wymagane świadczenie opiekuńcze. Tylko, że my jedziemy na krótkich światłach, mówiąc kolokwialnie, bo za chwilę te dzieci, które mogłyby po leczeniu szpitalnym czy też ambulatoryjnym ze swoimi problemami przyjechać i kontynuować to leczenie i wrócić do swojego środowiska już jako osoby zdrowe, nie borykające się z problemami zdrowotnymi, będziemy musieli za to zapłacić cenę w postaci później kontynuacji leczenia już na miejscu. Ja dotarłam do takich badań mówiących, że już dzisiaj u blisko 70% dzieci wskazane byłoby leczenie sanatoryjne. Związane jest to z problemami zdrowotnymi, z którymi zmagają się te dzieci. To są wady postawy, to jest otyłość, to są choroby górnych dróg oddechowych, to jest wreszcie cukrzyca. I myślę, że od nas dorosłych, bo na nas spoczywa ten obowiązek, zależy teraz, albo będziemy dyskutowali, albo będziemy mówili o tym głośno, że z takimi problemami borykają się uzdrowiska, albo krok po kroku liczba podmiotów świadczących usługi z tego zakresu będzie malała. Drugą sprawą jest to, co podniosła dzisiaj pani profesor Chybicka, mała ilość skierowań lekarzy. Są rodzice, którzy nie mają świadomości, że taka forma leczenia jest, a jeśli wiedzą nawet, to nie wiedzą, że ich dziecko, które jest objęte obowiązkiem szkolnym, jadąc do sanatorium, ma zagwarantowaną kontynuację nauki. Czyli nie traci, ten 25-dniowy pobyt w sanatorium nie wiąże się z olbrzymimi zaległościami, że w tych szkołach przeprowadzany jest sprawdzian po zakończeniu klas szóstych, że przeprowadzane są egzaminy gimnazjalne. Czyli dziecko przyjeżdżając do każdego sanatorium czy szpitala uzdrowiskowego ma możliwość kontynuacji, prócz wdrażania profilaktyki, prócz kontynuacji leczenia, ma możliwość kontynuacji nauki. To jest bardzo ważne dla dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. Stąd też promocja ma moim zdaniem ogromne znaczenie. Trzeba po prostu mówić w tym kontekście, oczywiście, trzeba uświadamiać rodzicom, ale i jeszcze może, jeszcze dokończę, ale również lekarzom pierwszego kontaktu, którzy też nie zawsze takiemu rodzicowi, który boryka się z problemami życia codziennego i jeszcze dziecko choruje, nie zawsze ten rodzic ma czas też, czy też świadomość, że może sobie znaleźć jako kontynuację taki szpital i że być może mógłby on również pojechać z tym dzieckiem, jeśli jest to dziecko w wieku 3-6 lat. I to jest obowiązek lekarza rodzinnego. Znaleźć sobie, no niestety. Czyli trzy elementy, które są niezależne od nas, od samorządu województwa. Bo tak jak powiedziałam na wstępie, to co od nas jest zależne,
to my z całą konsekwencją będziemy realizowali. Ale na pytanie, czy będzie istniało Słoneczko i jak długo będzie istniało Słoneczko, to prócz mojej deklaracji powinna iść w ślad za tym deklaracja. Moim zdaniem prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, która powie, że systematycznie z roku na rok ta stawka będzie podnoszona, powinna paść deklaracja ze strony środowiska lekarzy rodzinnych, że oni będą konsekwentnie kierowali te dzieci na takie właśnie leczenie. I dopiero razem te wszystkie elementy, jak zaistnieją, to będę mogła odpowiedzieć zdecydowanym sam, bo nie ma złej woli, nie ma woli ze strony samorządu województwa ani na likwidację szpitala uzdrowiskowego dziecięcego, a tym bardziej na likwidację szkoły. Ale to są naczynia połączone. Nie ma szkoły bez szpitala, a nie ma szpitala bez spełnienia tych wszystkich elementów. Czy jako samorząd możemy podzielam zdanie pani Ani, że w zasadzie jesteśmy zgodni co do tego, że znaleźliśmy źródło tego kryzysu. Jeśli to źródło zacznie bić lepszym życiem, większym tętnem, to wszystko inne wróci do normy. Ministerstwo Narodowy Fundusz Zdrowia musi przeznaczyć więcej pieniędzy na leczenie profilaktyczne dzieci i wtedy wszystko wróci do normy. Wymyśliliśmy sobie system oparty na pieniądzu, w związku z tym on jak najlepiej reguluje i żadne tam takie chęci, żadne nastawienia, tutaj nic nie pomogą, ani te konferencje i przekonywanie jednych drugich, jeżeli finanse nie zostaną ustawione we właściwych proporcjach. Problem został zdefiniowany, no będziemy konsekwentni w śledzeniu, jak będzie to przebiegało, żeby się tylko ekipa nie zmieniła rządząca i przyjdą nowi i powiedzą, my nic nie wiemy. No dobra, bez zgryzliwości. Pani Ania, pokaszluje trochę nam. Dawno nie byłam w Kołobrzegu, panie redaktorze, i ten klimat silnie bodźcujący nie miał szansy wyrównać. Drodzy Państwo, temat no, mniej przyjemny teraz na zakończenie, druga część w zasadzie, musimy się nad tym zastanowić, bo jak jest podtytuł audycji Wielka Polityka w Małym Mieście, no to trzeba się zająć problemem, który nie schodzi z czołówek gazet. I teraz chciałem zapytać, tak, Sojusz Lewicy Demokratycznej tutaj siedzi i Platforma Obywatelska, Czy pani marszałek pamięta pierwsze zwycięstwo Platformy w Kołobrzegu? Oczywiście. Wieczór wyborczy. No może wieczór wyborczy, ale pierwsze zwycięstwo pamiętam. A pierwszą Wigilię? Pamiętam. Mhm. Platformy Obywatelskiej. W bardzo małym gronie. Pamiętam. Ja wiem, czy w bardzo małym. Mówimy o tej... W porównaniu do dzisiejszego dnia, do ostatniej Wigilii. Do tej Wigilii w klubie nad rzeką, tak? Wcześniej jeszcze była w Nottingham. Pamiętam. Pan redaktor nie pamięta. Który to jest Nottingham? Nie pamiętam, który to był rok, ale dawno, dawno. W każdym razie, dlaczego złośliwie o to pytam? Złośliwie, bo na tej Wigilii był ksiądz, który później poległ w aferze pedofilskiej. On był proboszczem tutaj w Kołobrzegu. Świętego Wojciecha. Łamaliśmy się opłatkiem. Bogdan Błaszczyk kiwa głową, ale Platforma go chyba nie zaprosiła wtedy na Wigilię. Czy? No nie, nie. Nie, nie, nie miała szczęścia, ja szczęścia znać tego księdza. Ale, ja znam, bo to moja parafia. No dobra, to jesteśmy super, super, bo mam bardzo nietypowe pytanie. Ponieważ widziałem, byłem na tej Wigilii, uczestniczyłem w niej i wszyscy łamali się z tym księdzem opłatkiem. On był jedną z głównych postaci, oprócz prezydenta świeżo wygranego, oprócz posła, osoba duchowna, która tam nas zaszczyciła, no, cieszyła się wiadomym szacunkiem. Dowcipkowano, był kieliszek jakiegoś wina później, atmosfera była fantastyczna. I teraz jak tego księdza spotkało to nieszczęście, bo powiedzmy sobie, że to jest przecież nieszczęście, jakby na to nie patrzeć. Nikt, nie spotkałem się z deklaracją, że ktoś do niego zadzwoni, czy ktoś do niego pójdzie, czy ktoś się z nim skontaktuje. Nikt nawet publicznie, a najczęściej się mówi, że mnie tam specjalnie z tym księdzem stosunki nie łączyły. Mamy z Kołobrzegu poszkodowanego chłopaka, który jest ofiarą i mamy człowieka, który został skazany. I wszyscy o tym wiemy. I nic teraz się... wiemy, panie redaktorze, ale kilka lat temu nie wiedzieliśmy. Nie, ja mówię nieszczęście to moim zdaniem spotkało tego chłopca. Nieszczęście.
wielkie nieszczęście i myślę, że fakt, że odważył się i powiedział o tym publicznie, świadczy o tym, jak wielkie to nieszczęście. Natomiast wracając do tych chwil, które Pan tu przywołał, do tej Wigilii, po pierwsze, nikt wówczas nie miał świadomości, że to się dzieje. Ja jestem bardzo radykalna w swoich poglądach i nie dopuszczam absolutnie takiej sytuacji. Jeśli udowodniono mu winę, to ja uważam, że powinien ponieść zasłużoną karę. Nie ma większego... Ale w tej chwili... Ale co w tej chwili? No w tej chwili... W tej chwili wiem o tym. No dobrze, a on, czy ten ksiądz nie jest też ofiarą swojej choroby? Jest ofiarą swojej choroby. Czy nie trzeba mu pomóc? Czy to te nie jest... sytuacje związane z wykorzystywaniem osób nieletnich mają miejsce w różnych środowiskach. Ja jestem nauczycielką z wykształcenia, stąd też być może moje poglądy są bardziej, no może nie bardziej świadome, ale bardzo radykalne w tej kwestii. Uważam, że osoby, które borykają się z takim problemem, nie powinny pracować absolutnie z dziećmi. Absolutnie. Jeśli mają taki problem, nie mogą, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie ksiądz, czy obojętnie trener, nie ulega ktoś, a te osoby często trafiają właśnie do takich środowisk, po prostu, ponieważ mają ten problem i jak gdyby no spośród swoich uczniów, czy też, nie wiem, trenowanych uczniów, szukają sobie ofiary. Nie ulega wątpliwości, tylko ja pytam, czy na tym restrykcyjnym stwierdzeniu kończymy przygodę ze znajomością księdza. Jak to jest, że jednego dnia łamiemy się opłatkiem, a drugiego dnia... Łamiąc się opłatkiem, łamaliśmy się opłatkiem z człowiekiem, z księdzem, który został zaproszony. Natomiast w chwili obecnej ten człowiek ma problem. Ten człowiek skrzywdził na pewno jednego człowieka, a ja nie wiem, czy jeszcze nie kilku innych. I ja uważam, że powinien sobie poradzić z tym problemem, oddać się, mieć zagwarantowaną terapię i po prostu nie powinien absolutnie pracować z dziećmi, z młodzieżą, by jej nie krzywdzić. I ten człowiek jest osobą dorosłą i tak jak, no, jako osoba dorosła ma tego świadomość. Podejrzewam, że ma świadomość swojego problemu. No więc w chwili obecnej uważam, że ja nie widzę potrzeby, żeby mówić mu to, co mam do powiedzenia w tej kwestii, że po prostu skrzywdził człowieka, bo to chciałabym tylko powiedzieć. Skrzywdził człowieka i kropka. Bogdan Błaszczyk. Myślę, że Kołobrzeg stanie się znowu tutaj takim wyznacznikiem, kamieniem milowym w podejściu do pedofilii i odpowiedzialności Kościoła za te sprawy. No wiadomo, że już pomijam sprawę skazania księdza, ale w tej chwili trwa proces, pierwszy w Polsce, o odszkodowanie od Kościoła. Ja skłaniam się do tych, których zdaniem Kościół powinien odpowiadać materialnie i zadośćuczynić, jeżeli zostanie mu w sądzie udowodnione, że przełożeni takiego księdza próbowali sprawę bagatelizować, ukrywać lub kamuflować, albo chronić tego księdza, zamiast reagować bardzo szybko. Myślę, że to, co się stało w Stanach Zjednoczonych, było też takim czynnikiem, że Kościół w sposób radykalny rozwiązał, czy zabrał się za rozwiązanie tego problemu. Dzisiaj nasz Kościół, nasi hierarchowie, myślę, że próbują zająć stanowisko, próbują zarządzać tym kryzysem, który wybuchł nagle i w zasadzie od lasa do sasa są poglądy i to w mediach możemy zobaczyć. A generalnie panuje takie przekonanie panikarskie. Bardzo dobrze oddaje dzisiaj taki humor w gazecie, kiedy biskup dzwoni do Putina i prosi: panie Putin, zadzwoń pan do tego naszego Franciszka i powiedz mu, jak skończył Gorbaczow. Więc Kościół trochę się boi tej reformy narzucanej przez papieża i tej takiej reformy, która, tej rewolty w zasadzie, jaka toczy się w mediach polskich. I wielu z hierarchów zajmuje różne stanowiska, ale ja nie widzę jeszcze jednoznaczności. W tym procesie Kościół się bardzo mocno broni, że jest niewinien. No, broni się strasznie przed mającymi nadstąpić odszkodowaniami, ale myślę, że tylko taka reakcja sądu może zmusić hierarchów do jednoznacznego stanowiska i wytępienia tego zjawiska z Kościoła. No jeżeli ktoś sobie złamie nogę na śliskim chodniku przed urzędem miasta, czy przed Kościołem, no
dostaje odszkodowanie w sprawie sądowej. No, jest tutaj wiele analogii. Ja nie twierdzę, że Kościół ma wziąć zbiorową odpowiedzialność za wszystkich i za wszystkie przestępstwa księży, ale w tych wypadkach, kiedy dochodzi do zaniedbań ze strony hierarchów Kościoła w stosunku do tego zjawiska, to powinien. Bardzo przyjemne pół godziny spędziłem z Państwem. Tak, będziemy się żegnać, czyli coś wesołego musimy na koniec, na poprawienie humorów. Kończycie konferencję, no, widzę, że Pani Marszałek kwitnąco w tym towarzystwie, tak, no bo fajnych ludzi się trochę zjechało do Kołobrzegu i... o polityce. Polityka. Co tam w Szczecinie, proszę powiedzieć? Pan Nitras się wycofał, tak? Pan Nitras oficjalnie, co było za pośrednictwem mediów przekazane, zrezygnował z przewodniczenia struktur szczecińskiej platformy. Aktualnie trwają wybory w powiatach. W Kołobrzegu wybraliśmy już przewodniczącego, nie jest to tajemnicą, nie było wielkim zaskoczeniem. Przewodniczenie naszym strukturom powierzyliśmy ponownie Markowi Hokowi. W tym tygodniu już będziemy wybierali zarząd. No i tego typu sytuacja ma miejsce w całym regionie i przed nami wybory, bardzo ważne wybory, wybory szefa regionu. Czyli czekamy, za tydzień już będziemy wiedzieć? Jutro już będziemy znali skład zarządu, naszego zarządu, a no myślę, że w przyszłym miesiącu będziemy znali również nazwisko przewodniczącego Zachodniej Pomorskiej Platformy. Jak opozycja obserwuje ten... No ja myślę, że w Platformie Obywatelskiej, szczególnie w naszym regionie, jest stabilizacja i kontynuacja. Ten taki dysonans z panem Nitrasem był do przewidzenia i ten konflikt trwa już od dawna. Odwrotnie niż w ruchu Palikota, gdzie są drożdże, prawda, i wszystko jest układane na nowo. Platforma postawiła, i chyba generalnie w całej Polsce, na obcinanie skrzydeł, na kontynuację, stabilizację i trwanie. Czy to przyniesie sukces? Zobaczymy. Nie zapytam w związku z tym, co słychać w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo chyba nic nie słychać w tej chwili. No, Sojusz też przyjmuje chyba taką pozycję na trwanie, bo o tym świadczy postawa struktur krajowych i warszawskich, jeśli chodzi o stosunek do referendum, prawda? Neutralne stanowisko, zobaczymy, co będzie. Spotyka się to ze strony jednych z naganą, że partia powinna zawsze być wyrazista i zajmować stanowisko. Natomiast takie stanowisko wyczekujące, co się stanie, chyba klasyfikuje zawsze partię do pewnej defensywy, co nie przynosi jej wzrostu poparcia. Leszek Miller powiedział tak dowcipnie, że kto dotknie Kaczyńskiego, ten znika. Się trzymają z daleka od PiS-u, żeby się... Dziękuję serdecznie. Anna Mieczkowska, marszałek zachodniopomorski, była gościem Państwa. Bogdan Błaszczyk, prezydent Kołobrzegu i poseł czwartej kadencji. I pani Alicja, profesor Chybińska. Alicja Chybicka, szefowa parlamentarnego zespołu do spraw dzieci. Miło było, do zobaczenia. A pani to miała w ogóle tam bardzo fajny wątek na temat biegania, ale już nie zmieściliśmy się z panią profesor. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Dziękuję bardzo. Ale jak pięknie piasek został odgarnięty, ja jeszcze jeździłam na ten...